Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale w tym pierwszym odcinku w 2024 roku. Tak wiem, nie było mnie przez jakiś czas, aczkolwiek było to związane z tym, że miałam w styczniu sesję i byłam po prostu masakrycznie, można powiedzieć, zawalona pracą. Natomiast teraz jest już lepiej i postanowiłam, że nagram wam odcinek, w którym opowiem wam, jak właśnie po prostu get back on track, czyli po prostu jak wrócić do swoich starych rutyn i nawyków, kiedy po prostu jesteście w momencie w swoim życiu, gdzie czujecie, iż chyba za dużo na siebie wzięliście i chcecie po prostu zresetować wszystko i zacząć od nowa, także zapraszam was do oglądania. Moim krokiem numer jeden jest posprzątanie swojej przestrzeni, dlatego jak widzicie, ja już się za to zabrałam, bo uważam, że jeżeli mamy czystą przestrzeń i taką właśnie to najbliższe otoczenie jakby nam sprzyja i dokonujemy w nim pewnych zmian, to po prostu jesteśmy w stanie dalej wdrażać jakieś pewne nawyki, rutyny i po prostu podejmować się nowych wyzwań, więc biorę się za sprzątanie i zaraz do was wracam, siadamy razem, bierzemy kawkę i planujemy, organizujemy i ja wam przede wszystkim mówię, co trzeba zrobić, żeby naprawdę mieć, może być fantastyczne życie i zmienić coś na lepsze. Ja już posprzątałam, przebrałam się i stwierdziłam, że czas najwyższy, aby powiedzieć wam o moich sposobach i radach na organizację. Nie będę ukrywać, ten filmik tak naprawdę został zainspirowany poprzez liczne wasze prośby, które mi wysyłaliście. Jak ja to robię, że jestem w stanie ogarnąć tyle rzeczy, będąc na studiach, pracując i jednocześnie, wiecie, chodząc na różne eventy, czy też po prostu jeszcze angażując się w wiele inicjatyw. I ja stwierdziłam, że z jednej strony nie mam za bardzo o czym mówić, bo są to dla mnie tak oczywiste rzeczy, które praktykuję od kilku lat, że ciężko mi w ogóle cokolwiek tak rzeczowego powiedzieć. Ale postanowiłam, że spiszę sobie je wszystkie, takie moje najważniejsze, można powiedzieć, zasady, którymi kieruję się na co dzień i dzięki temu pomogę wam, można powiedzieć, może jakoś uporządkować swój własny system organizacji, może do czegoś zainspiruję, będę bardzo szczęśliwa, kiedy tak się stanie. Więc przechodzimy do meritum. Pierwszą rzeczą, którą uważam za chyba najważniejszą, jeśli chodzi o całą organizację i o taki core tego, żebyście byli w stanie po prostu zorganizować siebie, to jest fakt, abyście ustalili priorytety, co jest dla was istotne w życiu. Bo ja zauważyłam, że często ja mam taką tendencję niestety jako człowiek, iż lubię planować wiele. I nawet na ten rok to ja sobie postanowiłam tyle celów, znaczy postanowiłam, bardziej postawiłam sobie tyle celów, że musiałam aż się zatrzymać, powiedzieć stop. Dzielę rok na cztery, bo ja akurat, jak wiecie, stosuję aktualnie, od niedawna testuję w sumie, zasadę albo nawet bardziej system 12 tygodni, jako 12-tygodniowy rok. To jest od tej książki, która ja chyba taki nosi tytuł nawet, 12 tygodni, coś takiego. I generalnie rzecz biorąc, kiedy ja sobie to podzieliłam, to zauważyłam, ile ja sobie nałożyłam na ten rok oczekiwań. I wydaje mi się, że podstawą jest właśnie to powiedzieć sobie, ok, to teraz dajmy sobie na przykład 3-4 cele na taki, nie mówię nawet na rok, bo na rok tak sądzę, że do 7-8 możemy dojść, o ile to są jakieś super duże cele. Bo wiecie, jak na przykład, nie wiem, chcecie sobie zrobić 3 maratony, do tego oczywiście założyć 2 biznesy i nie wiem co jeszcze, to jak widzicie, to się za bardzo gryzie, bo nie jesteśmy w stanie często, żeby zrobić coś naprawdę dobrze, to nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, rotować pomiędzy tyloma rzeczami, nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, tego pogodzić. Więc ja zaczęłam sobie od tego, że po prostu ustaliłam priorytety i nie tylko zrobiłam na cały rok, ale ja, jeżeli chodzi o organizację i zorganizowanie się takie, teraz właśnie szczególnie po sesji, kiedy ja musiałam sobie od nowa wszystko poukładać, bo nie będę ukrywać, zresztą mówiłam to na moim Insta Stories, ale też powiem tutaj, pierwsza sesja na studiach, gdyż jestem w pierwszym roku aktualnie, była dla mnie dosyć wymagająca, bo nie wiedziałam, jak się do tego zabrać, ani jak się uczyć, jak na razie zdałam wszystko, więc jestem zadowolona, że jednak moja właśnie organizacja do tej organizacja nauki wypaliła. Możecie także dawać znać, czy chcecie o tym filmik, bo nie będę ukrywać, lubię organizację i wydaje mi się, że całkiem dobra w tym jestem. Ale priorytety to jest klucz. Kolejna sprawa, słuchajcie, to jest przede wszystkim to, żebyście wy, można powiedzieć, zainwestowali, albo nawet nie trzeba inwestować, ale po prostu zainteresowali się używaniem kalendarza. Ja sobie nie wyobrażam,
planowania bez jakiegokolwiek kalendarza, czy to w formie papierowej, czy w formie elektronicznej. Ja osobiście używam, jak wiecie, systemu, można powiedzieć, zarówno elektronicznego, jak i papierowego. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, dla mnie na przykład kalendarz Google jest bardzo wygodny, bo ja sobie gdzieś pójdę, ktoś mi nagle powie jakąś datę, ja sprawdzę od razu, mam przy sobie, wiecie, zawsze telefon, więc sprawdzę na przykład, ok, wtedy mogę się z Tobą spotkać, a wtedy nie mogę, wtedy mam takie coś i tak dalej. Natomiast kalendarz papierowy bym musiała ten kalendarz nosić, plus wiecie, zanim się znajdzie i tak dalej. Troszkę jest z tym pracy, ale to, co ja bardzo doceniam kalendarz papierowy, to jest fakt, że uważam, iż jednak to, co zapiszemy ręką, a nie wklepiemy w klawiaturę, to jest naprawdę moc. Bo ja zauważyłam, że kiedy ja zaczęłam planować cele w ten sposób, że właśnie wypisywałam sobie na kartce, wtedy robiłam cały plan działania i tak dalej, ja zauważyłam poprawę, że byłam bardziej skuteczniejsza i sam fakt odhaczania, wiecie, dawania z takich ptaszków przy celu sprawia, że czuję się bardzo szczęśliwa, więc moim zdaniem warto po prostu przetestować sobie, czy wolicie system papierowy, czy elektroniczny. Ja również nagrałam jakieś filmiki, jak zorganizować się na studiach, chyba tam też mówiłam o właśnie używaniu też Notion na przykład, bo ja go także używam, nawet pokazywałam, jak to wygląda, więc zachęcam także do eksplorowania mojego kanału i odkrywania tychże filmów, gdyż wiele z nich nadal jest aktualnych. Kolejną sprawą jest przede wszystkim, moim zdaniem, taki nawyk, który ja już praktykuję od kilku lat i bardzo, bardzo go doceniam, czyli ograniczanie sobie social mediów. Zauważyłam, że kiedy ja nie używam rano, czy to Messengera, czy Facebooka, czy po prostu nie scrolluję, jest po prostu jakaś taka korelacja między tym, że nagle okazuje się, że iż jestem bardziej produktywniejsza, szczęśliwsza, robię więcej. Nawet sam trening, słuchajcie, robi mi się 100 razy łatwiej, kiedy ja, wiecie, najpierw skupiam się na właściwych rzeczach, a potem ewentualnie wieczorem odpisuję ludziom na maile itd., itd. Więc moim zdaniem warto to rozważyć. No i kolejną rzeczą, którą moim zdaniem bardzo, bardzo ważne jest, żeby sobie ułożyć, to jest przede wszystkim fakt posiadania porannej rutyny. Dla mnie to było po prostu tak bardzo zmieniające życie, kiedy ja wprowadziłam sobie pewne nawyki zdrowe, nie tylko takie, bym powiedziała, całkiem związane z produktywnością, które pomogły mi się zorganizować. Dlatego, że dzięki takiej strukturze, którą ja sobie nadałam podczas poranka i o dziwo, ja naprawdę wtedy i wstawało mi się super, miałam bardzo dużo motywacji i po drugie, co mi się najbardziej w tym podoba, to fakt, że to mógł być powolny poranek. Ja byłam w stanie po prostu zrobić sobie właśnie dobre śniadanie, przygotować cały meal prep, czyli przygotowanie takich, można powiedzieć, posiłków do różnego rodzaju lunchboxów. Byłam w stanie do tego przeczytać książkę, zrobić trening, pomedytować, wszystko. I ja tak powiem, po pandemii, całe liceum, jak byłam po prostu, można powiedzieć, tak po prostu przeżyłam, że ja miałam taką rutynę swoją i naprawdę bardzo dobrze to wspominam. I teraz na studiach, kiedy ja przeprowadziłam się, to zauważyłam, że zapomniałam troszkę o tym, wiecie, mam mniejszy pokój i generalnie rzecz biorąc nie mam aż tak dużo miejsca, przestrzeni i też troszkę inaczej mój dzień wygląda, więc odeszłam od takiej rutyny, nie trenowałam rano, raczej chodziłam na siłownię po południu, wieczorami. I zauważyłam, jak bardzo mi tego brakuje i jak właśnie takie nadanie, takie posiadanie takiej pewnej rutyny, czyli zestawu czynności, które robicie codziennie, jak Wam po prostu ułatwia funkcjonowanie i Wam się chce i jesteście zorganizowani i jesteście szczęśliwi, po prostu wszystko staje się piękniejsze, więc bardzo polecam. Kolejną rzeczą, którą tutaj widzę, zapisałam sobie, to jest właśnie to, żeby kontrolować multitasking i zastanowić się, jak wykorzystać go na własny użytek. Bo osobiście uważam, że multitasking jest dobry, ale nie w 90% przypadków, nie że u ludzi, tylko bardziej w 90% czynności. Dlatego, że jeżeli na przykład, nie wiem, my się uczymy, czy robimy ważne zadania, to ja wiem, że często ludzie mówią, nie, no ja tak potrafię, wiecie, pisać z kimś, robić coś. Nie potrafisz, uwierz mi, to się tak wydaje. Ale kiedy człowiek zaczyna pracować nad jedną czynnością takiej pracy głębokiej, wiecie, deep work, nie wiem, czy słyszeliście to określenie, jeden z takich autorów amerykańskich, nie pamiętam już jego imienia i nazwiska, przed chwilą gdzieś tam mi właśnie, można powiedzieć, przeszło to przez głowę, natomiast teraz już niestety nie, to powiedział, że właśnie deep work jest naprawdę świetny, bo dzięki temu po prostu możecie skupić się na jednej czynności i zrobić to 3 razy szybciej. Także polecam, ale miałam mówić o multitaskingu, dlaczego w niektórych przypadkach jest on dobry. Bo na przykład, jeżeli ja rano robię sobie taki meal prep, czy przygotowuję sobie posiłki, to zauważyłam, że no 100 razy szybciej robię to wszystko, kiedy tak, na przykład, nie wiem, gotuje mi się ryż.
powiedzmy, ryż brązowy oczywiście. I wiem, że no to chwilkę zajmie, tak? To ja sobie w międzyczasie robię na przykład drugi posiłek, albo w międzyczasie zmywam po pierwszym posiłku, bo ja często tak, że wiecie, jakby ja sobie rozdzielam w ogóle gotowanie w ten sposób, że coś się robi najdłużej, najkrócej, no i zaczynam na przykład, nie wiem, ryże, makarony, to się tylko pierwsze gotuje, potem dopiero ewentualnie przechodzę do jakiegoś tam gotowania na parze, czy cokolwiek, co po prostu zrobi mi się szybciej i tak dalej. No ale tak samo jest ze sprzątaniem. Jeżeli ja na przykład lubię oglądać sobie filmy na YouTubie, ale po co mam siedzieć, wiecie, tak po prostu i oglądać film na YouTubie, kiedy wiem, że mogłabym, kiedy na przykład sprzątam, po prostu sobie posłuchać ten film, bo ja zazwyczaj bardziej korzystam z informacji, które są ciekawe, niżeli z obrazu. Więc to jest taka moja kolejna rada i taki mój tip, który naprawdę podczas sesji szczególnie się sprawdzał, bo ja bardzo dużo przesłuchałam. Na przykład nawet jak miałam zdawać w tym roku, miałam taki przedmiot jak mikroekonomia, to na YouTubie też jest jakby z kanał Akademii, jest taki jakby cały, taka playlista, gdzie były tłumaczone różne pojęcia. Co prawda przesłuchałam ją do połowy chyba, bardzo dużo nie pamiętałam, ale zawsze coś tam, wiecie, w tej głowie zostało, dzięki czemu udało się za pierwszym, więc jestem zadowolona. No i co, słuchajcie, kolejną rzeczą, takim też nawykiem, który ja wprowadziłam, zauważyłam, że bardzo dużo mi daje i on jest powiązany z tymi social mediami, to jest fakt, żebyście zawsze robili takie najważniejsze zadanie podczas całego dnia, właśnie rano, przed użyciem telefonu. Nie mówię, że tak zawsze się da, oczywiście nie, ale ja zauważyłam, że jest duża różnica, kiedy ja sobie jakby nie wchodzę w ogóle na social media, zrobię to pierwsze zadanie, wiecie, jestem zadowolona, że zrobiłam i dopiero potem ewentualnie wejdę, odpiszę komuś i tak dalej. Zobaczcie u siebie, sprawdźcie i dajcie mi znać w komentarzach oczywiście, ale moim zdaniem to działa i bardzo zmienia życie. No i słuchajcie, uważam, że takie dwie porady, które są bardzo uniwersalne, powinny tutaj zostać powiedziane, natomiast często my ich po prostu nie doceniamy, że te rzeczy, o tych rzeczach na pewno wiecie, czyli pierwsza z nich to jest zadbaj o siebie, bo uważam, że jeżeli my dostarczamy sobie dobrego jedzenia, takiego, to jest jak dobre paliwo, tak, do auta, widzicie, że inaczej się jedzie, tak samo inaczej się żyje, uwierzcie mi, kiedy tak przez kilka dobrych tygodni jecie właściwie. Ja sama teraz czułam nowy challenge, staram się, wykluczyłam w ogóle całkowicie jakiś cukier rafinowany, ale staram się także tego naturalnego unikać. I sądzę, że to będzie naprawdę dosyć dobry krok w kierunku mojego zdrowia. Więc pierwsza rzecz, a druga rzecz, przygotujcie się dzień wcześniej. Uwierzcie mi, zaplanujcie ten dzień także dzień wcześniej. Bo jeżeli, zobaczcie, wieczorami tak już jesteśmy rozproszeni, mniej nam się chce, często jesteśmy bardziej zmęczeni. Więc jeżeli my wtedy sobie przygotujemy ubrania, nawet ja tak patrzę, obok siebie mam ubrania na dzisiejsze wydarzenie, na które idę. Zresztą zapraszam na mojego Instagrama, tam będzie wszystko transmitowane, ola.ruszkiewicz. A także na TikToka ola.ruszkiewicz, gdzie też dzielę się takimi różnymi moimi niuansami z życia. Ale jeżeli właśnie zaplanujecie sobie, jak będziecie wyglądać, to już ogranicza waszą decyzję rano. Macie więcej energii, więcej chęci do robienia. Druga sprawa, planujcie dzień wcześniej, nie rano. I nie wiem, skąd to się wzięło, że ludzie mówią, nie no, zaplanuj rano, jakby na to samo wyjdzie. Ja widzę różnicę, że jak ja planuję dzień wcześniej, słuchajcie, to ja już kolejnego dnia rano działam. A jak ja mam takie coś, o nie chce mi się, wiecie, rano wstanę, zaplanuję, to ja też działam. Tylko ja jestem tak spowolniona, bo pierwsze moje zadanie na rano to jest zastanowić się, co ja mam do zrobienia. Albo wiecie, jak zrobię całą rutynę i nagle muszę zaplanować. No to jest po prostu coś to jest niedorzeczne dla mnie, więc ja tak nie robię. No i tak samo, jeśli chodzi o przygotowanie. Przygotujcie sobie torebkę, czy tam wiecie, plecak, jak jeździcie na uczelnię. Ja wam powiem, że bardzo dużo przygotowania dzień wcześniej dało mi właśnie w nauce do sesji, bo ja miałam na przykład przerwę od pomidora, bo ja się uczę 25:5 albo 50:10. I w tej przerwie, słuchajcie, 5 minut to jest mega dużo. To ja sobie zawsze umyłam albo buty, jak na przykład była zima, to wiadomo, były one pobrudzone po prostu tym piaskiem. Albo sobie przygotowałam torebkę na jutro, jak miałam jakieś ważne wyjście. Umówiłam, zadzwoniłam gdzieś bardzo szybko, coś zrobiłam i właśnie taki wolny przebiegak, jak tak nazywam, czy taki wolny czas, który w sumie byśmy i tak byli wtedy, nic byśmy nie robili, warto wykorzystać go i po prostu tutaj się przygotowywać i nastawiać dobrze na następny dzień. Także to są moje wszystkie porady. Mam nadzieję, że to jest dobry odcinek, jeśli chodzi o pierwszy w tym roku i że Wam się w ogóle podobały, że Wam się sprawdzą. Dajcie koniecznie znać, czy któraś z nich już testowaliście, jak Wam się sprawdziły, może Wy macie coś od siebie, co byście chcieli dodać. No i czekam, słuchajcie, ze względu na to, że jest nowy rok, na Wasze pomysły, co chcecie, żebym jeszcze nagrała. Jak wiecie, u mnie w ogóle w głowie jest dużo, natomiast ja oczywiście staram się dostosowywać także pod Was. Także dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, a na pewno jeżeli chcecie obserwować mnie, to zapraszam na moje social media. Cześć!